Chyba nie ma nic lepszego jak kawałek ciasta z jabłkami z łyżką ubitej śmietanki. Dzisiaj przygotujemy szarlotkę z ciastem z orzechów laskowych, z karmelizowanymi jabłkami i z orzechami włoskimi. Spróbujcie. Zaczniemy od przygotowania ciasta. Z orzechów zrobię mączkę orzechową. Zobaczcie, zrobiła się piękna mączka z orzechów laskowych. Od razu orzechy wysypię na deskę. Zanim zacznę łączyć wszystkie składniki, dodam jeszcze nasionka wanilii. Dodam od razu tu do orzechów. Potrzebujemy jeszcze cukier puder, mąkę. Dodam proszek do pieczenia, dobrą szczyptę soli. Teraz przemieszam te składniki. Później będą mi się szybciej łączyły z masłem i z jajkiem. Dodatek jajka spowodował to, że się nam wszystkie składniki zaczną łączyć. Tak przygotowane ciasto zawijam w folię spożywczą i wstawiam do lodówki, żeby sobie odpoczęło. Zajmiemy się jabłkami. Będę je obierał i później pokroję w kostkę. Dużo, dużo innych propozycji na ciasta z jabłkami możecie znaleźć na www.kuchnialidla.pl. Zaglądajcie i komentujcie. Teraz pokroję je w kostkę. Te ostatnie jabłuszka pokroję w takie cząstki. Dorzucimy je na samym końcu, żeby jabłuszka nie szczarniały. Skropię je sokiem z cytryny. Na suchej patelni będziemy karmelizować cukier i dosypuję jabłka. Przez chwilę nie będę mieszał. Karmel się rozpuści w soku z jabłek. Jabłka cały czas nam się tu delikatnie prażą. Ja w międzyczasie posiekam orzechy włoskie. Do takich gorących jabłek dodam żelatynę namoczoną w wodzie. Na końcu dodaję jabłka pokrojone w cząstki. Jabłka są gotowe. Mogę je wyłączyć. Ciasto dzielę na dwie części. Jedną od razu będę wałkował. Drugą schowam do lodówki. Wyciąłem sobie kółeczko z pergaminu kształtem pasujące do dna formy. I teraz postaram się na tym właśnie kawałeczku rozwałkować to ciasto. Tak duży dodatek orzechów powoduje to, że ciasto podczas wałkowania się kruszy. Musimy znaleźć sposób, żeby ono się nie kruszyło aż tak bardzo. Ten sposób wałkowania jest naprawdę dobry. Ponakłuwam w kilku miejscach, żeby się nam równo odpiekło. Czas pieczenia 10 do 12 minut. Zobaczymy, jak nasze jabłka. Dosypuję rodzynki. Rodzynki wcześniej namoczyłem w wodzie. I kilka garści posiekanych orzechów włoskich. Wszystko wędruje na odpieczony spód. Między dwoma papierami ciasto uda mi się rozwałkować naprawdę bardzo cienko. Zobaczcie, ciasto jest naprawdę rozwałkowane bardzo cieniutko. Jednym szybkim ruchem wrzucamy ciasto do formy. Ciasto delikatnie przesmaruje białkiem i teraz na całej jego powierzchni rozsypie cukier trzcinowy. Stworzy taką bardzo fajną skorupkę chrupiącą na wierzchu. Temperatura pieczenia ciasta 180 stopni, czas pieczenia 20 minut. Jest taki zapach w kuchni, że myślę, że ciasto jest na pewno gotowe. Zobaczcie, pięknie się zapiekło, jest śliczne, złote. I nasza
polska szarlotka troszeczkę w innej odsłonie jest już gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. Jeszcze tylko do tego łyżka ubitej śmietanki. Myślę, że idealny deser na podwieczorek. Smacznego.